Dzień dobry, dzisiaj ruszamy do Loro Parku. Szczęście wypadało się w nocy i tutaj jak widzicie jest już super pogoda. A wygląda basen obok naszego apartamentu, jeden z dwóch. U góry jest jeszcze mniejszy, który zobaczycie za chwilę. Wejście do Loro Parku 36 euro w internecie, 38 przepraszam, i zobaczymy czy taka sama będzie dostępna cena w kasie. Jeżeli nie, no to kupimy sobie przy kasach przez internet bilety, żeby było w porządku. Tutaj cały czas też są wykonywane różne prace. Zobaczycie pana, który sobie pracuje. I tu jest nasz drugi basen. A tu cała ekipa u góry. Tu widać, że ludzie cały czas mieszkają dłużej, bo mają skrzynki do pokoi. A tu mamy kosze na śmieci, właśnie chcemy spróbować dzisiaj coś wyrzucić. No i zamykane takie kosze. Tam sobie wrzucamy. Tu sam nie bierze sobie rzut. Idziemy do garażu. Sławek, ja mam prowadzić? Od ciebie zależy. Też bardzo. Dwóch kierowców mamy i się biją, który ma prowadzić. I nasza Zafirka gotowa do drogi. Oczywiście znowu będzie problem, bo wiecie, 7 osób, 6 plecaków do zapakowania, to zawsze jest problem. No ale dzisiaj taki luźniejszy dzień, bo Loro Park, najgorsze atrakcje, czyli maska, znaczy najlepsze, ale najgorsze. Są serpentyny wszędzie, Daro. Taki można jeździć, no. Po ile jest cena benzyny, idziemy sprawdzić. Tu mamy cenę. 1,29. 1,209 euro za litr. Tu jest 1,26. Tam był jednak diesel. Tam był diesel. No więc zatankowane. 60 euro, pełny bagaż. Nie wiemy, ile litrów było? 50. Niecałe, no 50 litrów. Nam weszło 60 euro. Idzie sobie równo za 10, za 1 euro nalewać. To też jest super opcja. To 1 euro za taką zdobanie. Yo soy Luxemburgo, mujer de Canarias. Miel aloe vera, azafrán fresco, aceite de oliva, queso cabra azafrán, ¿sí? Nosotros vino. Y para Canarias, variante de alcohol de cactus, sobre vodka cactus. Sí, sí, vale, muchas gracias. Bueno, hombre, hasta luego, compañero. Suerte. Zaliczyliśmy już pana, który sprzedaje swoje produkty. On jest z Luksemburgu, ale sprzedał nam swój alkohol i dżem z kaktusa. Dżem z kaktusa. Nie dżem, tylko miód. A, miód wzięliśmy, tak, tak, miód wzięliśmy, tak. Miód z aloesu wzięliśmy. Miód z aloesu. Niestety przez pana straciłem widok na tę ideę, no ale trudno. Zaszło chmurami, ale miły pan. Z Luksemburga. Ten pan jest z Luksemburga. Tak. No przeprowadził się tu i mieszka z żoną. Już. Take me somewhere to warm or weather to something better than here right now. Cause the days get longer, the nights grow colder and lonely shoulder when you're not gadaj coś. Jak ci się podoba? Fajnie. Bardzo mi się podoba. Jakaś szersza recenzja? Co? Szersza recenzja jakaś? No, fajnie. Chciałem zobaczyć tygrysa białego. No ale nie było niestety. Niestety nie było białego tygrysa. Jak na razie jesteśmy po pokazie orek, czekamy na pokaz delfinów, który będzie za jakieś 15 minut i wtedy się tam udamy. Jest kilka rzeczy tak jakby niedostępnych, zamkniętych, nie wiemy czy to są przeniesione w inne miejsca, w tym Loro Parku, czy na jakiej zasadzie to wszystko funkcjonuje. Ale warto, 38 euro za osobę,
dorosłą do 11 lat, jest zniżka. Więc... Ja wszedłem. Oliwier się już... Nie, no nie wszedłeś. To jest za pełny bilet wszedłeś. I tu no, mamy taką... Kto tam miał ten na tym? No. Kolorową. Tak, papugę. The grass is bound to raise a place. Never be the same. And I could never live this way. And I laid awake at night. And I prayed to stars so bright. And I'd do anything to touch that ceiling, babe. But however close I come. She walk and you know it's real. No question if she like attention. I gotta give it to her, yeah, you know the deal. I'm a boss, I swipe that for you. Girl, you look good, you top 10, amazing. Spark a new flame, I like that for you, yeah. Tell me what you want, I like that too, baby. Treat my hoes like the plugins on this damn song. I cracked them all. You know I love it when you got that ass bouncing on me like a basketball. Baby, you could have it all. Only title that I give you is this wave that I'm on, yeah. Saying that she love me, so I'm playing along. Patryk Marekina na słowo. Jesteśmy w tunelu wodnym, w akwarium. Tutaj, tam za mną jest reki, no tu ma paszczę. Tak sobie chodzimy i pływają tutaj różne gigantyczne stworzenia morskie. Również jest to jedna z ciekawszych atrakcji, trzeba przyznać, Europa. Oczywiście poza tymi wszystkimi pokazami delfinów, orek, lwów morskich, czy też to, co mi się osobiście bardzo podobało, papug, w końcu Loro Park, Loro Papuga. Trzeba przyznać, że tutaj we Wrocławiu, w Polsce, ten tunel taki wodny wygląda troszkę lepiej, jest raczej nowszy, ale zawsze robi to jakieś wrażenie. Pozytywne, na pewno pozytywne, ale myślałem, że będzie to dłuższe. Właśnie, a tobie jak się podoba? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Take me somewhere to warm or weather, to something better than here right now.
days get longer, the nights grow colder, and lonely shoulder when you're not around. Koniec Loro Park na dzisiaj. W ogóle, nie tylko na dzisiaj. Zmierzamy do samochodu, będziemy jechać do centrum Puerta de la Cruz. Tam będziemy sobie szukać jakiegoś dobrego miejsca do jedzenia. I jest tam również jeden z takich ciekawszych ogrodów botanicznych, gdzie planujemy też pójść, nie wiadomo jeszcze czy wszyscy, ale pewnie pójdziemy. Loro Park na pewno będziemy polecać. Te ciekawe pokazy, czyli orki, delfiny, lwy morskie i papugi. Nie widzieliśmy wszystkich zwierząt, bo jeden punkt był w ogóle zamknięty, co było denerwujące, czyli nie widzieliśmy lwów, różnych takich zwierząt afrykańskich. Ten punkt był zamknięty, no ale co zrobić? I was done growing up, had enough. No to jest kawa. Arabic. I can see everything evergreen. Znajdujemy się w ogrodzie botanicznym Orotava, który znajduje się tak de facto w Santa Cruz, ale nazywa się Orotava. Jest bardzo, bardzo popularny, jest tutaj jedno z takich gigantyczne drzewo. Oczywiście to nie oddaje całkowicie, jak to wygląda, ale to drzewo, o których piszą w przewodnikach i warto zobaczyć. No, ale jakby się rozlało, szczerze mówiąc. Wejście dla osoby dorosłej 3 euro, dla osoby do 14 roku życia za darmo. No akurat się rozdzieliliśmy, przyszliśmy tylko z czwórką. Co tu mamy? Araucaria. A tu jest gigantyczna araucaria. O, właśnie to jest araucaria, taka wielka, taka długa. Czy nie myślcie sobie, że ja rozpoznałem, że to jest araucaria? Wiem dzięki nim. Zaraz, ale to też jest araucaria? No dobra, bo ja już powiedziałem, że to jest araucaria i nie wiem teraz. Ale to jest australijska araucaria, a tu jest jakaś inna araucaria. Równie wielka. Araucaria. Edukacyjny vlog. Araucaria. Australijska araucaria. Nie wiem, w sumie lubię te drzewa, są bardzo ładne, ale... No, mamy kilka w ogrodzie, ale nie są aż tak wielkie. Od pana w kasie dostaliśmy w prezencie polskiego grosza, jak dowiedział się, że jesteśmy Polakami. Żegnamy się z Santa Cruz. Byliśmy teraz na obiedzie w restauracji Europa. Taka włosko-hiszpańska, można powiedzieć, restauracja. Chyba nie polecamy. Cenowo nie było źle, ale jeżeli chodzi o jakość jedzenia, to ciężko powiedzieć coś dobrego, ciężko powiedzieć coś złego. Nie najlepiej, nie najgorzej, po prostu było jak było. No to super, Oliver znalazł AirPodsa, pewnie jakiś podrabiany, ale jednak. My już wracamy, a więc trzeci dzień na Teneryfie, drugi pełny, dobiega końca. Dzisiaj trochę inaczej, Loro Park na pewno polecamy. Tutaj mamy takie rzadko spotykane w Hiszpanii, w Polsce, wszędzie. Co najważniejsze, o, z tej strony już tam zaszedł za chmurę El Teide, ale przed chwilą jeszcze na niego patrzyliśmy. Ale jest segundo konduktor. Walk and you know it's real, no question. If she like attention, I gotta give it to her, yeah, you know the deal. I'm a boss, I swipe that for you. Girl, you look good, you top 10 amazing. Spark a new flame, I light that for you, yeah.